Samorząd suwalski zdołał zakupić szczepionki przeciwko grypie. To w tym sezonie chyba najbardziej poszukiwany specyfik na świecie. Zakup szczepionek został sfinansowany z miejskiego budżetu. Na całą akcję, zakup szczepionek i wykonanie iniekcji przeznaczono 150 tysięcy złotych. Preparat zakupiony przez miasto będzie przeznaczony tak, jak w latach ubiegłych, dla seniorów. Aby wziąć udział w programie, trzeba spełnić jednak kilka warunków. Pierwszy zasadniczy to ukończony 65. rok życia. Drugi warunek – posiadanie suwalskiej karty mieszkańca. Takich osób mamy w mieście 3700. Szczepienia będą realizowane do chwili wyczerpania budżetu tej akcji. Preparat uodparniający będzie podawany w niepublicznym zakładzie opieki zdrowotnej Prymus przy ulicy Walińskiego. Seniorzy będą mogli odwiedzać poradnię od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 14. Ale aby przyjść i przyjąć szczepienie, najpierw należy się na nie zapisać. Rejestracja odbywa się telefonicznie pod numerami telefonów 87 563 08 13 i 87 563 08 14. Szczepienia będą realizowane z zachowaniem wszelkich rekomendowanych w okresie epidemii środków ostrożności. Według danych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego w minionym sezonie jesienno-zimowym z powodu grypy i powikłań zmarły w Polsce 64 osoby. Analizując liczbę zgonów w grupie osób po 65 roku życia na przestrzeni 7 kolejnych lat od roku 2012 do roku 2019, zauważalny jest wzrost śmiertelności w tej grupie wiekowej od 2 przypadków w sezonie 2014-2015 do 78 przypadków śmiertelnych w rekordowym sezonie 2018-2019.